Ja ci powiem, że nie uwierzysz. Spróbujmy. Odwoziłam gości. Nie, no nie wierzę. Mówiłam? Gdzie byłaś po weselu? Misiu, no poprawiny. Poprawiny są za 3 godziny. No, ale na poprawinach panińskiego. Ja od 4 w nocy tu siedzę i na ciebie czekam. Ojoj. No ale ja nie mogłam przyjść wcześniej. Ja nie miałam kluczy do pokoju. Bo w kościele rzuciłaś nimi w moją matkę. No, bo chciała mi przekazać znak pokoju. Przecież ręki nie podam. Ty już w kościele byłaś pijana. Ojeju, wypiłam jednego. Na odwagę. Jednego. No, nie dałabym rady 2 litrów. Co ty księdzu powiedziałaś przy komunii? Żeby ci dał popitkę? No i dał. Ale mówię ci, normalnie poskąpił tego. Nie ma ksiądz, a jednak Żyd. I z organistą też rozmawiałaś, nie? Absolutnie. Nie. To dlaczego, jak wychodziliśmy z kościoła, zagrał jeszcze po kropelce? Właśnie! A miało być Despacito! Taki wstyd! Taki wstyd! No, Łukaszku, Łukaszku, nie ja twoją rodzinę zapraszałam. A propos, dzwonił mój tata. U, ale ten to miał, nie? No ma nie zarąbisty ten garnitur, nie? Tak, dopóki go nie rozerwałaś. No ale kotku, przecież ty mi całe wesele mówiłeś, mi powtarzałeś, że twój tatuś jest spięty i że się musi rozerwać. Ty 15 minut temu pomyliłaś pokoje i wpakowałaś się mojemu ojcu do łóżka. Popatrz. Taki mały błąd. A zamiast nocy poślubnej ja bym miała noc muzeów. A propos, a myśmy do tych prezentów dostali wino czy książki? Co cię to teraz obchodzi? A poczytałabym. Ty mi lepiej powiedz, co ty z kopertami zrobiłaś. Wysłałam! No ty jesteś po prostu nienormalna, tak samo jak ta twoja świadkowa, pożal się Boże. A co świadkowa? Co świadkowa? A ten twój świadek? To co? Lepszy? Który to był? Tomek. O, Tomek. No, to słyszałam. Jak goście mówili, że ten twój Tomek to się podobno całował w łazience z panną młodą. I co? Kupiło się Tomek? To by, znaczy wiesz, no, czekaj. Rodzice mieli rację, ja przygotowuję pozew rozwodowy, o! Oj. Ojej, ja ci dam rozwód, ty się ze mną 2 raz ożenisz. A nie wiem, czemu ja bym się miał z tobą 2 raz ożenić, co? A kto złapał krawat?